Wszystkich. To znowu ja poczyściłem tą klamrę, tak sobie czyszczę. I uwierzcie w to, że leciał motyl i siadł mi na rękę, to normalnie, jaka faza, nie? Chyba duch tego gościa tą klamrę zgubił. Piękny motylek. Także nie wiem, co za klamra jest, ale przepiękna, prześliczna. Ale piękny motylek. Także ma powiedzieć, z tego co wiem, to się wcale temu nie dziwię, że ta klama wyszła tu, bo ponieważ tak, tam był potężny pałac, potężny. Mieszkał jakiś baron czy jakiś, nie wiem, ktoś tam i po tych łąkach całych, po tych ziemiach pracowali niewolnicy, tylko to było za pierwszą wojnę, czyli Francuzi, no wszystkie narodowości, Murzyni, kurwa i jeszcze, nie wiem, inni. No i to może być grube, tylko że to może być coś średniowiecznego, uwierzcie mi, bo nie widziałem takiego czegoś nigdy, nie, naprawdę. Te wężyki to skądś mi coś kojarzą, ale... No nie wiem, nie? Jak Bułgar skończył z tymi... wszystkimi militariami, mam już w dupie. Przy okazji pozdrawiam wszystkich widzów. Pana Leśniczego, co się do niej pisał. No i też bym pocisnął ostro tych frajerów, którzy w Lesie Tarnowskim za przeproszeniem wykopują mogiły, nie? By skurwysyny jebane cwele. Sorry za moje wulgaryzmy, ale nie mogę powstrzymać się, nie? Jest jakaś ekipa, co na moim terenie kręci, wykupuje żołnierzy z drugiej wojny, zabierają wszystko i zostawiają kości, nie? Powiedzcie mi, że jesteście namierzani, was zajebią, nie? Żywcem. Dobrze, czyli pozdrawiam was też, nie? I później my mamy hobbyści poszukiwacze przejebane za nich, nie? Dobra, motylek. Wiem, że tu nic się nie będzie, bo chyba padniesz. Także żegnamy się. Szukamy dalej, nie? Jeszcze raz kamerka piękna. Ale żadnych nie ma napisów, niczego. Ma napisy, o patrzcie, ma napisy. Ma napisy. Alpaka, alpako. Alpaco. Dobra, ciao, hej. Witam wszystkich, przeszłam znowu po tym miejscu szybko. Jakaś szpinka mi skoczyła, może być też fajna, ciekawa. Mi wzrokiem. Dlatego, że mam max kolor, nie? To będzie albo mosiężny, albo z jakiegoś kolorowego stopu, nie? Zobacz co? Chodź się posiubrałem. Jakieś napisy to są. To jest bardziej, będzie mi jakaś baretka, coś takiego. Zaraz pokażę. Tylko zapię ostrość, nie? Mamy tak z przodu. Z tyłu takie coś mamy, nie? Dobra. To później. Kierujemy dalej się tam do rzeki, nie? Cały czas. Tak jakby szedł Niemiec na swoim terenie podczas wojny, nie? Tu podczas wojny był gulas był. Cały trzątaż tam. Można było przejść tak jak teraz. A ci co wybierali na tą drogę przejście przez pole, to rok temu tam zabierali z pola ich. No. Są w lesie drzemki tam dalej. Zaraz tą harę, tak się zgrzałem. Dobra, żegnamy się, na rachaj. I na koniec, no to o tej wielkiej mównicy, a wy ja. Pozdrawiam.